bez względu na to, ile zarabia, zawsze nie daje sobie finansowo rady. I tutaj nie chodzi o to, że jemu nie starcza, tylko po prostu jak zarabia 5, nie będzie związywał końca z końcem, jak będzie zarabiał 10 tysięcy, też nie będzie związywał końca z końcem i jak będzie zarabiał 20 tysięcy, też nie będzie związywał końca z końcem i nie będzie sobie finansowo dawał rady. Niewiniątko. Nieważne, jaki zawód wykonuje, prawie zawsze będzie w długach. Jak na przykład Mary, która teraz, w tym momencie, którym opisuję w tej książce, była chiropraktykiem, chiropraktyczką. Wcześniej była recepcjonistką i trenerką personalną i zawsze kończyło się tak samo. Nie związywała końca z końcem i była w długach, nawet jeżeli w kolejnych pracach zarabiała więcej niż poprzedniej. W przeciwieństwie do idealisty, ci ludzie nie są przeciwko pieniądzom, tylko pieniądze wywołują w nich masę frustracji, napięcia i takiego niezrozumienia, bo nie chcieliby ogarniać te pieniądze, ale za bardzo nie robią nic w kierunku tego, aby to zrobić. Jesteś tym niewinnym, beztroskim, jeśli masz dług i nie chodzi tutaj o pożyczki studenckie, ani dług hipoteczny, tylko masz po prostu jakieś zadłużenie i mniej niż 3 miesiące oszczędności, czyli poduszki finansowej. Czasami w tym archetypie jest też ktoś, komu po prostu sytuacja się nie złożyła, czyli na przykład jakaś choroba, wypadek, cokolwiek sprawiło, że nie mógł tej swojej sytuacji finansowej poprawić. Albo wygrałeś pieniądze na loterii, dostałeś jakiś spadek, jakąś dużą sumę i maksymalnie po 3 latach z tych pieniędzy nic nie ma. Nic nie oszczędziłeś, nic nie zainwestowałeś, rozeszły się i nawet nie wiesz gdzie. I co ciekawe, ten innocent to ktoś, kto prędzej zrobi sobie kanałowe leczenie zęba bez znieczulenia, niż usiądzie, policzy swoją wartość netto, policzy swoje różne zobowiązania, spisze sobie wszystkie swoje długi, ustali sobie plan zrobienia poduszki finansowej. No on po prostu, on nie chce sobie tym zaprzątać głowy. I jak podałam swoją karuzelę o tym, jak wyliczyć wartość netto, to też pojawiły się w komentarzach takie osoby, które no one wolą się tym nie dołować. Witam w archetypie. Niewiniątko to ktoś, kto nie jest w stanie utrzymać pieniędzy, ale co smutne, jego przekonania o finansach są takie, że on nigdy nie będzie żył w dostatku i obfitości, bo do tego trzeba mieć jakieś niesamowite, specjalne umiejętności albo dobrze się urodzić. No i zgodnie z tymi jego przekonaniami nie będzie podejmował działań, więc zawsze będzie mu źle. I to jest przykre, bo te jego przekonania go blokują. Niewiniątko to ktoś, kto rzuca hasłami typu: nie jestem wystarczająco bystry, żeby ogarnąć finanse. Nie mam głowy do pieniędzy. Życie jest zbyt krótkie, żeby martwić się i przejmować pieniędzmi. Te niewiniątka to są osoby, które są często bardzo sfrustrowane i ich głębokie przekonanie, uwaga, to będzie grube, co teraz powiem, jest takie, że sami nie mają wystarczających umiejętności ani jakiegoś szczęścia, dobrego układu gwiazd, odpowiedniego urodzenia, aby poprawić swoją sytuację finansową i w ogóle sytuację życiową. Jednocześnie są sfrustrowani i właśnie dlatego, nie chcę tu obrazić ludzi, którzy angażują się w MLM-y, nie czują, że są sami w stanie coś stworzyć, jakiś produkt, usługę i tak dalej, bardzo często angażują się w MLM-y i piramidy finansowe, bo są łatwymi ofiarami tego typu działań. No oni chcieliby coś poprawić w swoich finansach, ale tak naprawdę w siebie nie wierzą, więc są idealną ofiarą. Niewiniątko to ktoś, kto doświadczył czasami czegoś przykrego. Tutaj jest przykład osoby, która w wieku 6 lat widziała, jak zabierano za długi samochód jej ojca. I to wyrobiło w tej osobie poczucie, że tacy ludzie jak ona nigdy nie będą mieć pieniędzy, zawsze będą mieć problemy finansowe, zawsze będzie im źle. I to jest bardzo przykre, bo tak naprawdę to, że dzieje się źle tym ludziom, to w dużej mierze efekt ich przekonań, które sprawiają, że nie podejmują potem działań. Strategie finansowe i tak dalej, to są jakieś skomplikowane rzeczy, ja się wolę za to nie zabierać. No i efekt jest jaki jest, nie? Z drugiej strony, te niewiniątka to są często osoby, które, to też jest przykre i grube, co teraz powiem, wiedzą na wyjściu, że dana praca, dana ścieżka kariery nie przyniesie im bezpieczeństwa finansowego, ale i tak w nią idą. I to jest czasami takie zasłanianie się, że robią to dla idei albo dla pasji. Można wiele z tych rzeczy robić dla idei, ale na przykład nie na rynku państwowym, gdzie w budżetówce no nie ma szans, że będzie ci dobrze finansowo. I to są na przykład osoby, które świadomie mimo wszystko zostają nauczycielami i nie przebranżawiają się. Wiem, że ktoś musi dzieci uczyć, ale twoim hobby nie musi być
jedzenie niejakościowego pożywienia i drżenie ze stresu, czy dentysta nie znajdzie ci dwóch dziur w zębie zamiast jednej i nie pójdziesz przez to finansowo na dno. Niewiniątko to też często ktoś, kto nigdy nie musiał zaprzątać sobie głowy pieniędzmi. I teraz tak, chcę tu rozróżnić. Ja wiem, że niektóre kobiety wybierają, żeby to mężczyzna był głową rodziny, im to pasuje taki układ, kompletnie tego nie oceniam, ale czym innym jest to, że ktoś zarządza pieniędzmi, świadomie wchodzicie w tę rolę, kiedy ty potrafisz zarządzać tymi pieniędzmi i w razie potrzeby, gdyby tego misia zabrakło, poradzisz sobie finansowo, a czym innym jest sytuacja, kiedy to robisz i zachowujesz się jak dziecko i gdyby ten miś zniknął, to ty sobie z niczym nie poradzisz. Bo pytanie, czy wtedy jesteś z kimś z wyboru, czy z konieczności? No taka znowu niewygodna, nieprzyjemna myśl. Przepraszam, że jestem tutaj kącikiem nieprzyjemnych myśli i wiecznie rozdrapanej brody.